To będzie epicka przygoda. Nie powiem, że trzech rycerzy, bo tutaj gra się samemu, ale wiadomo, to jest Sigmalis, a ja jestem Sigma, więc to gra sama jest dla mnie. O, trzeba coś. Dobra. Survival normalny czy tryb prezesa? Chyba normalny. I o czym będzie polegać ta gra? Że chowasz się przed anime dziewczynkami, robotkami, nazistkami w Nie no, kosmosie? ty jesteś anime dziewczynką robotką, a tam walczysz z jakimś zombie czy coś takiego. Chuj wie w zasadzie, bo podobno ta fabuła jest pojebana. Nie, ale czy ja będę grał tak jak na normalu, jak frajer, jak frezes, jak Paweł? Nie ma takiej opcji. A, no, napisał coś. Szczerze, to nigdy w życiu nie potrzebowałem użyć słowa opisającego osobę wykonującą tatuaże. Dziwne, ale do tej pory nie zadawałem sobie z tego sprawy. Ojej, ja nie chciałem, ja chciałem pozwiedzać, halo, wracaj tam. Jeszcze długo chciałem pooglądać jej. I co, zrespiłeś się w komorze i chuj. No, w jakiejś komorze gazowej pewnie, bo to Niemcy w końcu są, więc by pasowało. Ta gra wygląda jak gówno, ale ona powstała 2 lata temu, więc to jest wszystko zamierzone. A może deweloperzy po prostu talentu nie mieli i zrobili jak umieli, a że nie umieli, to wyszło jak wyszło. Ale że aż w 4 strony mogę iść, przecież ja się zgubię. No, twoja orientacja przestrzenna nie istnieje. No tak jest. O. O, książka. Aufklärungs... Kurwa, nie przed... Ja pierdolę. Aufklärungs... Raum... Fahrzeug... Typ... Penrose. O, ale klawiatura. Widać, że Niemcy, kurwa. Nie mają normalnych liter, tylko... jakieś znaczki. No. Okej, czekaj. A, S, D, F. O, nie mogę użyć tego, cholera. Okej, czyli ta druga anime dziewczynka zaginęła, a ja sobie siedzę gdzieś. No signal. No i chuj. Oj, Wi-Fi kurwa padło. żeśmy gdzieś ten wylądowali. I znaczy, w zasadzie osiągnęliśmy powierzchnię jakiejś planety. Tak jak sowiecki lądownik osiągnął powierzchnię Księżyca, mniej więcej. A, ten co ostatnio było, że się rozpierdolił o nią, no. Tak. Miało być takie, że Rosja mimo prowadzenia wojny jest w stanie lecieć w kosmos, a się okazało, że chuja umie. No. No to umiem czytać, ale jak widać mi to jeszcze... Ale dawać to! To jest... Naprawdę taśmę zajebał, cholera. Ale był złowieszczy dźwięk, jak tą taśmę podniosłem. Dobra, teraz obejrzymy ją z każdej strony, na wypadek, gdyby ktoś wytarł Tak sobie nie... zwany inspekt robimy. Sprawdźmy, czy ktoś nie wytarł sobie nie wcześniej dów. Okej, nie jest pomazana na głównym, więc chyba dobrze. Dobra. Jesteś na bezpiecznym statku, dasz radę. Ta? Osiągnęliśmy powierzchnię. Nie wiem, czy to jest bezpieczne. O! Dobra, spierdalamy stąd! Nie, bo masz ten twarde lądowanie i się wszystko zjebało. Aha. No to, że tak powiem, rozwiali wszelkie moje złudzenia. Gdyby ktoś myślał, że będzie można sobie jeszcze stąd odlecieć, to powiedzieli, że... A tu jakiś taki potwór wyskoczył, nie tak zaczął napierać, to chyba to było dobre. No. O, O, ty... masz zdjęcie tutaj. No, To zdjęcie. mógłbyś na nie zobaczyć, co to. O. Z dziewczynką zdjęcie. Uuu, patrz! To jest kot! No, No taki, zajebiste. tak... Jaka przyjemna planeta. Ale co, co i widać kurwa w tym kombinezonie obcisku. Tak? Zwróciłem uwagę. O, co? Możesz iść? No mogę, ale... Pewnie tak. Mogę iść tylko do przodu, czy... Do przodu.
O, coś się widać na horyzoncie. No, przecież ja idę klikając myszką, ja nie mam z sortym nie steruję. O, portal do Netheru! No i myk! Tylko nie zapalić. Masz zapalarę? Nie mam zapalary, niestety. Pamiętam, jak kiedyś w Netherze nie mogłem wyjść, bo kurde zapalary nie miałem, bo ten gaz strzelił mi w portal i chuj. Czyli ten komputer jest wyłączony, podobno. Mordo, ty wszedłeś w dupę szatana i kurde jesteś w jakimś tajnym pomieszczeniu, stary. Wiem jak to naprawić, patrz. No nie, nie mogło mi nie pozwolić nacisnąć włącznika, po prostu. No nie, myślałem, że to trzeba włącznik nacisnąć, to by miało sens. A tak to skąd ja... Ja się mogę obracać! O, plaga Imperium. Ja się obracać mogę! Tam nie idziemy. O, ostrzeżenie, żeby nie wyłączać światła. To czemu? Nie wiem. Moja dziewczynka boi się tego. Żeż kurwa. Czy ja tu coś mogę zrobić? Za flagą, kurde, coś na pewno jest. Tak zawsze jest. Powiadasz, ale ja nic nie mogę z tą flagą chyba zrobić. Weź kurwa kontrol i kucnij, żeby pod biurko zobaczyć. Nie wiem, czy mogę. O! Co to jest, jakaś chińska Biblia? Podniosłeś Biblię i komputer się wkurwił. I napisy końcowe. No to była dobra gra, ale... O, Sierpiński, patrz. Czy teraz jesteśmy w Polsce? Tak, Poland into space. Z tego co widzę, Polakom się nie udało. Kapitel Eins. I chuj wie co dalej. Tą grę na pewno robili Niemcy? Nie wiem, kto tą grę robił. Ej, bez kitu, to jest kurde ten niemiecko-chiński program. Ale dobra, jednak jestem nadal cały czas tą samą postacią. I gdzie my kurwa jesteśmy? Strać mi się zechciało, patrz, tylko jestem w kiblu. O, muchy latają, kurde, jest klimat. Czyli co? Nie mogę skorzystać z pisuaru? A może to umywalka? To jest umywalka, kurwa. Czemu miałbyś mieć przed pisuarem kurwa lustro? No właśnie, żeby móc się przeglądać, nie jak szczasz. No. A czy ja jestem, jestem teraz na takim umszlak placu? Bo to jest dopiero ten przedsionek, gdzie się ludzi... Patrz jaką mam dupę. No. Jakiś zbok mnie... Jak na robota... O, kamera się właśnie, śledzi. Właśnie o to chodzi. Kurwa, striptease zrobi, ja nie mogę. Gość ma mindfucka teraz. O, czy to ja? Zasada 6. To brzmi jak obóz koncentracyjny. Mhm. Nie możesz nosić więcej niż 6 przedmiotów i nie możesz mieć własności osobistej i musisz, no. No tak. Co panu, czy też się nie da. Pamiętaj, aby twoje kieszenie zawsze były leciutkie do kontroli. No, no, no. Najwyraźniej czas nie biegać, bo najwyraźniej wszystko każdy może usłyszeć jak biegam, albo raczej... Wszystko może usłyszeć jak... O, ta żyje jeszcze. O kurwa! Ja pierdolę!
Czy ona pokroiła moją koleżankę? Jest w wcześniejszym pokoju. O kurwa, to ona! Strzelaj! Daję kurwa! Bardziej mnie zastanawia, co to jest. No wiedziałem kurwa, przecież ona, ja już ją zabiłem raz, Haro, to jest kurwa oszustwo. Walczysz z kontenerem na śmieci. Jak zwykle nie wiedział, że jest wyciszony, to norma. Krankenflügel. A to nawet wiem, co znaczy, bo krank to jest chory, a flügel to chyba jest skrzydło. Ja wiem tylko, że kranken to jest chory. A ja wiem, że krankenhaus to jest kurwa szpital. Patrz, lęk orbital, czyli orbital lęk. Oberlache, czyli chuj wie co to, ale chyba ma związek z robieniem lachy. Fabrik, myślę, że może chodzić o fabrykę. Arbeiter, czyli pracownia. Potem mamy skrzydło chorych, więc pewnie szpital. Personal, chuj wie. Protektoren to pewnie miejsce. Personel po prostu. Pewnie miejsce dla protektorów. A Führungskommando to pewnie jakieś nazistowskie komando, rozumiesz? Paweł się pojawił i cały klimat, kurde, uleciał. Uleciał klimat. Jakoś nie poczułem. Ja do tej pory nawet nie wiedziałem, że Paweł tu jest. Dobra, to najpierw lecimy do coś tam, Lachen, coś tam. Jawol. Mam wrażenie, że w placówce chodzą roboty zombie, a ty jesteś taka kurwa wielka. Pewnie by zimno ludzie najebała, ale masz to chyba w dupie, widzę, więc... Więc ja się tym muszę zająć, kurwa, jak ja tu nawet nie pracuję. No. Ja nawet nie wiem, jak było na początku, więc... O, on jest, to jest do szkatuły. No, a co to kurwa jest? Widzisz, to co są za umywalki w podłodze wbudowane? Nie, to są kible, bo to jest typowe dla, na przykład, nie wiem, Azjatów. Bo oni właśnie mają kible zrównane z podłogą, ale to normalnie, tam dupę sobie, wiesz, słowiański przykus i srasz w to. Nie pierdol, że Azjaci tak srają. No, tak nie, jest. Nie, niemożliwe. Jak mi trzeba być zjebem, żeby coś takiego. Rozumiem siedzieć na podłodze, ale kurwa srać na podłodze, no ludzie. I understood the weakness of my flesh. It disgusted me. Kto tu się zesrał na podłogę? Ja pierdolę, zero higieny, kurwa, ci ludzie. Dobrze, jak to dobrze, że ja jestem robotem. I craved the strength and certainty of steel. I aspired to the purity of the blessed machine. No i kurwa nawet nie potrafił jakichś sortowni odpadów sobie zrobić, tylko tak wypierdalają na kolejne. O, winda, możesz wskoczyć. Ujdzie. Takiego Silent Hilla mi przypomina. Ale nie grałem w Silent Hilla, ale widziałem filmy. Jeden. Ale nie te nowe, te stare. Na PS2. A to już w ogóle nie wiem. Czemu ty grałeś w Silent Hilla na PS2? Bo poprosiłem kiedyś rodziców o konsolę i oni nie kumali, nie rozumieli, co to jest konsola taka, wiesz, normalna, bo mi chodziło o tego, o PS3, więc oni zobaczyli konsola, no to konsola, kupili PS2 i chuj, a ja musiałem, kurde, w to grać. Naprawdę? No. Kiedyś była taka sytuacja, że był ten, Harry Potter i ten, komnata taj... Co
Myślę, że jak celuję, to większy damage. No, Harry Potter i komnata. No i wyobraź sobie, że w elektromarketach było takie coś, że ta gra kosztowała 80 zł i miały wszystkie podobne okładki, wyobraź sobie. I była na PS2, na Xboxa i jeszcze peceta, nie? I moi rodzice kupili wersję właśnie na peceta, a ja nie miałem czytnika do tego, więc ta gra po prostu sobie stała i tyle. Masz drugą połówkę, zajebiście. Chyba teraz możemy jechać na Oberlachę. Nie, możesz tylko na Krankenhaus. Czemu? No bo masz tam medyczne gówno, nie? Jestem teraz tutaj, a po co mam na Krankenhaus jechać? Bo ten, miałeś właśnie taki znak tego, medyczny, nie? No i chyba oczywiste, że idziesz tam, gdzie są Kranken coś tam. A czemu? Gdzie miałem znak medyczny? No, na tej karcie miałeś narysowany ten, że jesteś medyczny jakieś gówno. Naprawdę? No. A, już jej nie mam. No to chuj. Pojedzie? Aha. Co to było? O, wpierdolić się zaraz do szyby. Myślę, że... O, bluzkina wyjebało. F K H R Enter R F, czyli 3 0 6 8 3 3 0 6 8 3 A jak to było 2 6 2 3 8 3 czyli mam wrażenie, że twórcą się coś pojebało tutaj. Czekaj. No to chuj. R K... nie, R, F, K, H, R. Co kurwa? Teraz spróbujemy kodem, który ma być. K 6 2 3 8 3. Też nie. I chuj. Dobra, jeszcze raz. 1 2 6 2 3 8 7 9 3 0 Nie mam kurwa pojęcia, o chuj tu chodzi. Za chuj, ja nie wiem, o co tu chodzi. Jak ty ten kod znalazłeś, jak on nie działa? No... Tak, dobra, zapis sobie zrobię przynajmniej. Okej... Okej, mam zrobić takie schodki i z takimi... Takie... jakby to inaczej, takie schodki i u góry idzie baba, a na dole idzie facet, który patrzy się jej na dupę. Teraz już zapamiętam. To jest najgorszy boss, jak taki widziałem. Jeszcze żeby... To ma auto. Dziękuję, kurwa.
No jak jeździsz? No co, idiota? Wjechał prosto we mnie. O, znęcają się, ale kurwy jebane. No a dopiero napędziłem auto i teraz już światło mi nie działa. I zaraz, ale ja nie o tobie, Paweł, ciebie nikt nie pytał. No policja we mnie wjechała. Paweł. Dobra, co teraz? Znowu to się na jakiś wy... Czy ta winda działa? O, wracasz i mu naklepujesz. Ale by to było zajebista opcja, nie? No. Chłop się nie spodziewa, a ja wyjeżdżam mu drugą windą. Czemu jedyny facet w tej grze był, kurde, zły od razu? I jeszcze był biały i pewnie heteroseksualny. No. Jebana lewacka propaganda. Przecież gej nie mógłby być zły. Tak samo Murzyn. Przecież nie można być rasistowskim w stosunku do białych ludzi. No właśnie. O, i mam ammo 1. To w sam raz. I wszystkie kurwa są zapchane zwłokami? Co za chory pojeb. No, no bo... On sobie wymyślił najbardziej oryginalny sposób zabijania. I wiesz, robi to na każdym, który przychodzi, nie? Po prostu wszystkich pycha do windy. A, patrz, bo te zwłoki, one idą tam od samego dołu, aż tutaj do góry. Rozumiem. O cholera. Czyli tych zwłok jest tam dużo, dużo więcej. Że aż całe piętro tymi zwłokami wypełniło. Pokaż. Teraz ci tego nie pokażę, ale tu jest winda ze zwłokami, a na dole jest taka winda, na dole jest ta winda i jest taka cała wypełniona zwłokami, więc te zwłoki się ciągną tak przez całe piętro. Ta kura zwłok. O, ja czyli też, zwłok jest przez 5 pięter. Ja też bym był zwłoką, bo mnie też tam wepchnął, ale inne zwłoki zamortyzowały upadek, więc nieźle. A to... To czemu inni, którzy tam wpadli, jednak nie żyją? Dobre pytanie, bo są jebanymi dubami. Czy ty jesteś kurwa głupi? Przecież wtedy było za mało zwłok. No właśnie. Ja wylądowałem jako pierwsza osoba, kiedy było wystarczająco zwłok i przeżyłem. Who needs to go to sleep when I got you next to me? All night.